Co teraz? Chodźmy. To ona. Czego się? Siemanko, jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok na moim kanale. Moi drodzy, poprzednio po uwolnieniu Hamdufy i powrocie do domu Sindriego oraz uroczej pogawędce Atreusa, Kratosa i Tyra przy posiłku, który właśnie przygotował Tyr, Atreus zapadł w sen i wyśnił sobie żelazny las. Spotkał w nim 13 na razie wilków oraz tajemniczą dziewczynkę o nazwie Angryboda, która określa go żadnym innym imieniem jak właśnie Loki. Mamy za nią podążać, a więc... Jak to się mówiło? Odkryjemy rąbek tajemnicy. O! Z tego co wiem, później nawet... to chyba było też na zwiastunach. Kratos... niósł na plecach... Angrybodę w momencie, kiedy właśnie las się walił. Tędy! Ja więc lepiej pójdę jakoś swoją zobaczymy. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. O, słyszałam, że w Utengardzie łatwo się zgubić. Ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Utengard. Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne, co? Odyn nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego. Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Albo nazywali. Mam tu jakieś specjalne rzeczy do odkrycia? Czy ta lokacja ma jakieś swoje... Ha. Cześć, a teraz mi się zaciął w tym... A, nie mogłem po prostu tego wystrzelić. Tutaj, dobra, czaję. Już bałem się, że Atreus mi się zaciął. Co to? Brosza. Ogromna. No pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli... gigantyczni. To czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić ci twoje. Ej? Okej. Nie możecie nas zgubić! Uważaj! Gelfa! Yes! Hop! Cięż! Nie sobie
walczysz. Chciałem, żeby ktoś tak walczył z Raugrem. Dzięki. Dzięki. Dobre. Rozumiemy komplementy w tym samym czasie. Czym wcześniej zajmowałeś? Walką z Fimbulwinter. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Będę nad tobą, ale idź dalej w tym kierunku! Aha. Ale widać, że Atreus urósł od poprzednich... Kolczuga? Ciekawe, co powiedzieliby Brock i Sindri. Kto? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Giganci z Midgardu są dziwni. To krasnoludy. Jeszcze lepiej. Tak, że Atreus urósł od poprzedniej przygody. Bardzo fajnie pokazywały to te wizje. Właśnie z młodym Atreusem. Ale nie pamiętam, że miał taki głos. Przeminęło 5 lat. Ojciec mnie tego... Wiesz co? Nieważne. Nie chcesz wspominać o ojczulku? Wyskoku. Pięknie. O, ej, ty. Jezu jesteś. O. Dzięki. Przed chwilę, co? Mówiłam, że nieźle sobie radzisz. O, tak. No jasne. A to co myślałeś? Że to flirt? Słodki jesteś. A, on najpierw wystrzeliwuje. Tak, on wystrzeliwuje najpierw z łuku linkę z hakiem. Znaczy, strzałę z linką i później przez nią... Okej, okay, się przyciąga, dobra. Czaję. Myślałem, że to trochę inaczej wygląda. O, legendarna skrzynia. Jak się czujesz? Świetnie! Poznałem innego giganta. I może zna moje przeznaczenie. Co? Przepraszam. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. O, co to jest? O! Okej.
Dobra. Wszystko jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest... Jest co? Jarba! Czy jesteś pewny, że jest gigantką? Wow, mam cię! Czemuś tak blisko stała? Dzięki. Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. Dokąd teraz? Moja matka malowała wizję, przepowiednie. Powinniśmy się zobaczyć. Gdzie twoi rodzice? Nie ma ich tu. To znaczy, że... Słuchaj, wiem, że masz pytanie, ale na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. Czyżby to był ich rynsztunek? Jej brosza i jego kolczuga? Lampi! O! Pomogę! Powiedz kiedy! Puszczaj! I Alfa! Więcej ich! Jestem z tobą! Piękne! Dobrze walczysz. Jak? Czempion? Czy coś? Dzięki. Ty też. No, co jest? Tak chybiam. I czemu mi służyło zniszczenie tego? Po prostu? W sobie rozwałce? Dziwne. Jasne. Nie, no, dwoje dzieci ma tyle sił, żeby czekaj. To... Okej, teraz ty. Żeby taki głaz podnieść, kuźwa. Jeszcze później utrzymują, żeby jedno pod tym przeszło, jo? Ja pierdolę. Wow. To medalion i Diego. Ścigamy się? Co? Dobra! Dziecięca zabawa. Gdzie teraz? A! Mam nadzieję, że nie pomijam tutaj żadnych rzeczy. Tak. To pierwszy zyskoczy wygrywa! Dobra, wygrałaś. Ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. Ciekaw jestem, czy może żona z nią tutaj wygrać. Kesselwurm! Widziałem już takie. No to wiesz, jak je pokonać! Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może to dar od bogów. Przecież sam jesteś bogiem.
Wow. Leżę. Widziałem już takie. No to wiesz, jak je pokonać. Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może to dar od bogów. Przecież sam jesteś bogiem. Jesteśmy blisko ołtarzy, na których mama spisywała wizję Groy. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało szansę przetrwać. Pomimo usilnych prób asów. Czekaj! To nie magia Vanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Tędy. Ołtarz. Ołtarzy i przepowiedni. Wow. Sporo tego. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. No dobra. Gotów? Tak. Śmiało. Aż się boję. Już to widziałem. Zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło. Jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Ciekawe, kto to? Chwila. Nie. No właśnie. Pod butem Thora. To się nie wydarzy. Dlatego... Wait. Tutaj... Co? Z Odynem?
O cholera. Nie, to nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard, to nie istnieje! Co jest? Hej, hej! Przemienił się wilka. Chcę to zniszczyć. To on to zniszczył! Będzie dobrze, zobaczysz! Czuję to wiesz, co jest? Spójrz na mnie. Hej, hej, hej! Hej, hej, spokojnie. Spokojnie. Jest dobrze. Tak, śmierć ojca, śmierć Kratosa. Przyłączenie się do dna. W porządku. Widzisz, wszystko gra. Co, już go uspokoiła? Spokojnie. Kurde. O, zemdlał. Poprzemianie ją. W porządku, już dobrze. Przepraszam. Nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? Serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości. Więc lepiej się z tym pogódź. O kurde, to nie było miłe. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość, a nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz, spraw gigantów. No chodź. Kratos część tego już widział. Ciekaw jestem, na ile wszystko się wydarzy. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy do nauk, jakie ma nam do przekazania Angry Body, zostawmy część jako swoistą tajemnicę na następny odcinek. Moi drodzy, aby być na bieżąco, wiadomo, zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, a jeszcze jak zostawicie pozytywną ocenkę, będę wam bardzo wdzięczny. Zachęcam też oczywiście do przejrzenia poprzednich serii Zagramy, które opublikowałem na swoim kanale, a także do przejrzenia serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas się rozwija, a ja staram się wraz z nowymi aktualizacjami dodawać też nowe materiały. A więc wielki dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!